Gdy słońce zaszło już, lecz było jeszcze widno, Jasiek Redzej wyszedł na rozpoznanie w kierunku naszego marszu. Zjawił się wkrótce, przynosząc wiadomość, że w pobliżu jest wisła z prawej strony i że chcąc nie utracić dotychczasowego kierunku, należy ją tu przepłynąć. Zdecydowaliśmy przepłynąć łodzią przewoźnika, przewoźnik zmierzył nas wzrokiem wylądowaliśmy szczęśliwie po drugiej stronie rzeki zapłacony markami przewoźnik jeszcze dziwniej na nas spojrzał przed nami były wieże tynieckiego klasztoru i samo miasteczko tyniec szliśmy główną drogą przez mieścinę stojący przy domach swoich gospodarze przyglądali nam się ciekawie chciało nam się bardzo i jeść i również czegoś się napić gorącego lecz wejść do domów do ludzi nie decydowaliśmy się jeszcze.